kiedyś przed przejściem na emeryturę wyobrażałam sobie, że to będzie jakiś w ogóle tragedia, że wylecę poza społeczeństwo, że będę naprawdę nikomu niepotrzebna. Do tej pory musiałam chodzić do pracy, chociaż bardzo ją lubiłam. Musiałam wychowywać dzieci, miałam bardzo dużo obowiązków, a teraz nic już nie muszę. Fajnie jest to, że jestem teraz mądrzejsza. Fajnie to, że ja mam teraz dużo bardzo czasu. I trzeba wszystko wykorzystać, żeby nie było potem, tak jak w naszym tutaj spektaklu są takie słowa, że żeby się życie nie stracało, składało ze straconych okazji, tak? Że trzeba to po prostu wykorzystywać. Magdalena Engelmajer. Szymon Turkiewicz. Jesteśmy organizatorami przedsięwzięcia, które się nazywa Teatr Warszawa Plus 50. Jednocześnie współtwórcami każdego spektaklu, który co roku ma premierę w tym teatrze. Teatr Warszawa Plus 50 to jest nasze rozumienie edukacji kulturalnej, która jest nie tylko dla młodych ludzi, ale też dla ludzi starszych. Pomysł prowadzenia warsztatów w takim kluczem, czyli po prostu tworzenia spektaklu teatralnego, wpadliśmy podczas naszej pracy, prowadząc teatr, który regularnie gra na warszawskiej widowni. No to, co dla nas jest najważniejsze, to to, że właśnie osoby, które zawodowo nie są związane z teatrem, mają szansę otrzeć się o cały ten proces tworzenia spektaklu. Okazało się, że to wcale nie jest takie trudne, że wcale nie jest trudno wyjść i zmierzyć się z publicznością, z koleżankami. No, jedna mówi lepiej, druga mówi gorzej, a ja się pytam, jak ja w tym towarzystwie się znajdę, czy nie zginę w tłumie. A okazuje się, że nie, że każdą z nas doskonale widać, że przez te kilka lat ćwiczeń wyrobiłyśmy w sobie jakąś taki luz. To jest świetny zespół, bardzo mi się z nimi dobrze pracuje. No świetna jest też pani reżyser i pan reżyser, który pisze scenariusze, który pisze też muzykę i dlatego praca z tymi ludźmi daje mi naprawdę bardzo dużo satysfakcji. Jeszcze raz, zacznijcie od tego, że dziewczyny posłuchajcie. Uczymy się głosu, uczymy się emisji głosu, uczymy się ruchu, uczymy się oddychać, uczymy się właściwie interpretować teksty, bardzo ważne. Barku, zerwanie międzadeł, tragedia, spadłam ze sceny, czyli jestem aktorką. Marzę dzieciństwa spełnione, ciągle się to zdarza, wielkie rzeczy, wielkim kosztem. To nie było mocno, końcówka. Bardzo ładnie. Wielkie rzeczy, wielkim kosztem. Mocno. Wielkie rzeczy, wielkim kosztem. Tak. Dla mnie jest sytuacja nowa. Pierwszy raz jestem w takiej grupie. Pierwszy raz biorę udział w warsztatach teatralnych. No, jest to dosyć zabawne. Trudne jest czasami. Wszystko było dla mnie trudne w procesie twórczym. Sama nauka tekstu, chociaż nie ma go zbyt dużo, sprawiła mi trudności i sprawia mi do tej pory. No ale brnę w to dalej, bo uważam, że w życiu zawsze wycofywałam się ze wszystkiego. A teraz chciałabym jednak dopiąć sprawę do końca, że tak powiem. Czasem nam te próby wychodzą tak, czasem inaczej, nie? Ale starają się, naprawdę fajnie jest. Ja jestem zadowolona bardzo. No i też Magda z Szymonem, no oni są jednak profesjonalistami, więc to widać w tym, jak tutaj nas cisną. I dobrze, że nas cisną, bo to musi też wyjść, ten spektakl musi być taki, żeby widz był zadowolony, tak? Żeby to nie było, że tam wyszło sobie parę starszych pań tam, prawda, i sobie coś tam mówią, nóżką fikną i będzie fajnie, ale to nie o to chodzi. Wy na widowni siedzicie,
na to, że ponieważ kiedyś grałam w siatkówkę i występowałam przed publicznością w jakiś tam sposób, że no, może potraktuję przynajmniej psychicznie, wewnętrznie to jako mecz, przy którym muszę się sprężyć i wypaść najlepiej. Żeby nie za dużo, bo potem... Ale to wszystko się trzyma, bo tu masz tyle lakieru, że... No mam, no więc nie rozczesałam sobie właśnie tak, dlatego. Żeby takie były nieunizaniec. Nie takie fryzjerowe. Fryzjerowe, tylko takie... Takie frum. Nie? To zaraz się... My ci radzimy, że albo tą uprasuję, albo załóż tam. No, od razu będzie inaczej zrobione, naprawdę. No, to będzie no, to chwila, moment. No tak. Współtworząc jakby spektakl, stają się też jakby elementem w ogóle, jak to dziwnie zabrzmi, ale trochę oferty kulturalnej tego miasta. W pewnym momencie zaciera się podczas tej pracy granica między tym, jak się pracuje z aktorem, nazwijmy to profesjonalnym, a aktorem amatorem, który po prostu chce coś robić. Idę ulicą, nagle słyszę z bramy dolatujący skowyt psa. Wchodzę tam i widzę, jak facet bije skulonego, przyklejonego do ściany psa. Wchodzę do sypialni, a tam w łóżku mój mąż z jakimś obcym facetem. Ciągle mi się to zdarza. Wszystko musi być inaczej niż u innych. Boże Najwyższy, proszę, pomóż jej. Pomóż jej, nieustająco w myślach powtarzałam, pomóż jej. I w końcu mam czas na to, żeby nauczyć się w nich chodzić. Ale czy ja zdążę to wszystko zrobić? Czy starczy mi czasu?